Kochani, pogoda dopisuje. Słoneczko, 3 dni padało. Grzybki są w lesie, są na łąkach wszędzie. I dzisiaj zrobimy marynowane kanie. A potrzebujemy wodę i ocet, podstawowy składnik. Trochę cukru, sól, ziele angielskie, listki. Zaraz, moment. Jaki moment? Miały być marynowane kanie, ja tu nie widzę kani. Jak nie widzisz? No nie widzę, no a zobacz, tu? Ale spójrz. No, zobacz. Robisz. Woda, ocet, cukier, sól, zioła jakieś tam. Ziele angielskie, tak. No i co dalej? A gdzie grzybek? Proszę bardzo. Za mną, na łące. O, dlatego jestem tu. Na miejscu? Tak. Idę po grzybki. No to dajesz. Daję. Chodź. No faktycznie, ale numer. Proszę. Na miejscu. I proszę. No dobra, no to ty zbieraj. Jeszcze jedna. O. Jest. Starczy mi tyle. Słuchajcie, takie są najlepsze do octu. Małe, nierozwinięte. Teraz idę ich obciąć korzonki. Zostawię tylko tak za 2 cm. I będziemy dalej robić. Opłukam ich. No, to zrób im kąpiel. No, idę im zrobić. A ja poczekam na ciebie tutaj. Okay. Ja idę na łatwiznę. A ja z widzami zostanę tutaj nad wodą. Idziemy nad wodę. No to widzicie, sprzęt się szykuje na wielką wyprawę dzisiaj. Wielka rybna wyprawa będzie dzisiaj. Kania już jest wypłukana, obrana. Jak pachnie. Teraz wrzucamy do osolonej delikatnie wody. I tu będą tak około 10 minut się gotować. No, grzybki już obgotowane. O, jak mało ich się zrobiło. Teraz wystarczy tylko odlać. Ja pójdę gdzieś tam sobie z boku na trawkę. Zalewa też już ugotowana. Pełny opis i przepis będzie pod filmem. Tu mam takie słoiczki, 2. Wyparzone są wcześniej. Ja gotowałam w gorącej wodzie. I teraz przekładamy. To mogę sobie tu położyć. Kanie układamy do słoiczków. Chodź tu mała. Fajny. Tak było dużo, ale tak się zrobiło mało. No niestety, no wszystko jak się tak potrzyma w ciepłym, to będzie się małe. Na początku takie jedne twarze. Jakieś skojarzenia masz? Nie no, składałaś, były takie jedne twarze, a są cieniutkie, nie? Teraz pokażę wam. Tu stoi słoiczek. Zakręcamy. Odkręcamy. I tu jest gotowy. Drugi słoiczek. A tam pisze dżem. A to z tamtego roku był tu dżem w słoiczku. Nakrętki są nowe, ale słoiczki są stare. A teraz zostało nam po jednej spróbować. Obgotowana.
lekko posolonej wodzie. Idziemy z tobą. No dobra, będzie boście. Także kochani, ja widzę, że nawet kania gotowana jest dobra. Mhm. Wiecie co? Chyba zrobimy gulasz z kani. Masz rację. Bardzo dobre. Ona właśnie widzi, że taki smak ma. Ja bym zrobił gulasz z kani. Warzywka, cebulka do tego. Jeszcze zjeżdżają goście. Na kanie. Na kanie, na grzyby.